Zespół szkół zawodowych i ogólnokształcących w Kamiennej Górze jest jedną z największych szkół województwa dolnośląskiego. 9 lutego 2015 roku otrzymaliśmy nagrody ministra gospodarki oraz ministra edukacji narodowej za rozwój i promowanie szkolnictwa zawodowego oraz efektywną współpracę z pracodawcami w zakresie kształcenia młodzieży na rzecz lokalnego rynku pracy. W swojej nowej ofercie edukacyjnej proponujemy ciekawe kierunki kształcenia, które zapewnią zdobycie atrakcyjnego zawodu i przygotują do nauki w szkołach wyższych. W Zespole Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze możesz kontynuować naukę w 4-letnim technikum kształcącym w zawodach. Technik hotelarstwa i technik żywienia i usług gastronomicznych, który pozwoli znaleźć pracę w najlepszych hotelach, a także obiektach gastronomicznych. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka wojskowości to kierunek łączący logistykę z elementami wiedzy i umiejętności praktycznych, których wymaga służba wojskowa. Technik mechatronik, który przygotuje Cię do projektowania i wytwarzania maszyn z wykorzystaniem technik komputerowych oraz sterowania urządzeniami. Technik logistyk z innowacją pedagogiczną logistyka w straży pożarnej, przeciwdziałanie zagrożeniom. To kierunek, który umożliwi Ci rozpoczęcie kariery zawodowej w służbach mundurowych, a w szczególności w straży pożarnej. Technik spedytor. Przygotuje Cię do wykonywania pracy związanej z organizowaniem przewozu towarów w kraju i za granicą, organizowania transportu kolejowego, samochodowego lub lotniczego, towarów eksportowanych oraz importowanych. Technik budownictwa. Kierunek przygotuje Cię do wykonywania robót budowlanych związanych z zagospodarowaniem terenu budowy, organizowania i kontrolowania stanu surowego, robót wykończeniowych oraz prowadzenia odpowiedniej dokumentacji budowlanej, przetargowej oraz kosztorysów. Na poziomie 3-letniej zasadniczej szkoły zawodowej dla młodocianych pracowników proponujemy Ci kształcenie w zawodach. Ślusarz i mechanik pojazdów samochodowych, operator obrabiarek skrawających, kucharz i sprzedawca lub każdy inny zawód w klasie wielozawodowej. Zależy nam, by szkolnictwo zawodowe stało się wśród młodych ludzi po prostu modne. Dlaczego? Ponieważ szkolnictwo zawodowe ma przyszłość, a edukacja innowacyjna, którą proponujemy w ofercie, jest kluczem postępu i gwarancją jakości w szkole. Pamiętajcie, innowacyjny w szkole, innowacyjny w życiu. Uczniowie wiedzę zdobywają nie tylko w świetnie wyposażonych szkolnych pracowniach, ale również u przyszłych pracodawców w krajach Unii Europejskiej. W latach ubiegłych z możliwości wyjazdu na zagraniczne praktyki skorzystało ponad 300 uczniów. Podczas miesięcznego pobytu w Lipsku pracowaliśmy w wielu zakładach gastronomicznych. Nauczyliśmy się różnych technik przygotowania i podawania potraw. Uczestniczyliśmy w wielu atrakcjach kulturalnych. Dzięki praktyce zdobyliśmy cenne doświadczenie, zarobiliśmy pieniądze oraz świetnie się bawiliśmy. Gimnazjalisto, i Ty wybierz szkołę z przyszłością. Wybierając Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kamiennej Górze, wybierasz szkołę, która spełni Twoje oczekiwania. Od wielu lat pielęgnujemy tradycje związane z patronem naszej szkoły, 29. Pułkiem Piechoty 2. Armii Wojska Polskiego. W 2010 roku nasza szkoła podpisała porozumienie z 10. Brygadą Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa o wzajemnej współpracy, dzięki której każdego roku spotykamy się z żołnierzami zarówno w naszej szkole, jak i jednostce wojskowej. Ze szczegółami oferty edukacyjnej możesz zapoznać się, odwiedzając naszą stronę www.zszo-kg.edu.pl lub w sekretariacie szkoły mieszczącym się przy ulicy Romualda Traugutta 2 w Kamiennej Górze, a także pod numerem telefonu 75 645 0200. Piątek, 18 dzień marca, Radosław Sujecki. Witam Państwa i zapraszam na serwis informacyjny Flash, w którym powiemy o konkursie wiedzy pożarniczej. Teraz mamy 100 osób, w tamtym roku mieliśmy około 80, także jest troszeczkę więcej. Zmaganiach na pływalni. Efekty są i po prostu tak musimy trzymać dalej. A na zakończenie relacja z turnieju siatkarskiego. Z naszego finału tutaj awansowały 4 najlepsze drużyny w zasadzie mistrzowie stref.
Już po raz 39 ma miejsce ogólnopolski sprawdzian wiedzy pożarniczej. Eliminacje powiatowe odbyły się w miniony wtorek w Kamiennogórskim Centrum Kultury. Do sprawdzianu przystąpiło ponad 100 uczestników ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Porównując lata ubiegłe, widać, że zainteresowanie tematem pożarnictwa rośnie wśród młodych ludzi. W tym roku do sprawdzianu przystąpiło tak dużo osób, że organizatorzy zmuszeni byli rozlokować uczestników w dwóch salach. Przed sprawdzianem wiedzy teoretycznej uczestników próbowaliśmy podpytać o przykładowe pytania. No nie możemy na razie przed testami powiedzieć przykładowych pytań, ale pytania są jak co roku. Z jakiej dziedziny wiedzy? Wiemy ogólnie, że z pożarnictwa? Tak, tak. To są wszystko pytania pożarnicze. Jak zapobiegamy pożarom, oznaczenia sprzętów, oznaczenia akcji, to jest rodzaj działania, jak zapobiegamy pożarom, jak dzwonimy. To są też i pytania o ratownictwo medyczne, jak udzielamy pierwszej pomocy. To są taki duży, bardzo duży wachlarz. Po sprawdzeniu wiedzy teoretycznej wyłoniona została 9-osobowa grupa, troje z najlepszych z każdej grupy, która zakwalifikowała się do drugiego etapu. Był to tak zwany sprawdzian ustny. Najlepszymi okazali się w kategorii szkół podstawowych Adam Żmudziński z Leszczyńca, w kategorii gimnazjum Kamil Skrok z Lubawki, a w kategorii szkół ponadgimnazjalnych wygrał Adam Nalichowski z Marciszowa. Organizatorzy postanowili nagrodzić 5 osób z każdej grupy wiekowej. Natomiast z grupy pozostałych uczestników rozlosowane zostały pamiątkowe upominki. Pani starosta, proszę numer od 1 do 35. 20. I mamy. Wiktoria Bill wylosowała Miśka. Zapraszamy. Wręczą będzie duch Adam. Podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie intensywnie przygotowują się do jesiennej olimpiady osób niepełnosprawnych. Nasi reporterzy przyglądali się ich poczynaniom. Jeden z takich treningów miał miejsce we wtorek na krytej pływalni w Kamiennej Górze. Kilkadziesiąt osób ćwiczyło styl dowolny oraz grzbietowy, a także pływanie przy pomocy przyrządów ułatwiających utrzymanie się na powierzchni. Już szósty raz odbywają się te zawody. Zawody mają na celu sprawdzenie całorocznej pracy na basenie, bo systematycznie nasi mieszkańcy co tydzień uczestniczą w zajęciach na basenie i to jest efekt, podsumowanie rocznej pracy. Wyniki wtorkowego treningu będą brane pod uwagę przy rozpisywaniu list na olimpiadę, która odbędzie się w październiku. Jak powiedział naszej telewizji Stanisław Dłużak, dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Szarocinie, postępy w pracy podopiecznych są zaskakujące. Obserwujemy naszych mieszkańców, są bardzo duże postępy. Jest jedna mieszkanka, która w zeszłym roku jeszcze nie dawała rady na plecach. W tej chwili pierwsze miejsce zdobyła, także wynik wspaniały. Podczas treningów nad ich bezpieczeństwem czuwają instruktorzy Domu Pomocy, a także ratownicy. Cotygodniowe przygotowania do zbliżającej się olimpiady są jednocześnie bardzo dobrymi ćwiczeniami ruchowymi. Jak dzisiaj ocenia Pani ich pracę? Więc obserwuję bardzo intensywnie, zwłaszcza osoby te, które uczestniczyły tu na głębokiej wodzie. I muszę pochwalić moich pracowników, którzy uczestniczą tutaj na zajęciach, bo efekty są i po prostu tak musimy trzymać dalej. Drużyna z gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze mistrzami Dolnego Śląska w piłce siatkowej chłopców. W ekscytujących meczach Kamiennogórzanie ulegli jedynie zespołowi z Milicza. Finał Dolnośląski w Kamiennej Górze, jeśli chodzi o szkoły gimnazjalne, jest rozgrywany u nas po raz pierwszy. Środowy turniej to jedno z najważniejszych siatkarskich wydarzeń sportowych wśród gimnazjalistów. Po eliminacjach strefowych w hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących przy ulicy Trauguta do finału stanęły 4 drużyny. Za nami możemy zobaczyć mecz trwający między Kamienną Górą a Wałbrzychem. Jest to jeden z meczy półfinałowych, które są rozgrywane dzisiaj w ramach finału Dolnośląskiego Szkół Gimnazjalnych w piłce siatkowej w kategorii chłopców. Do naszego finału tutaj awansowały 4 najlepsze drużyny w zasadzie mistrzowie stref. I oprócz Wałbrzycha i Kamiennej Góry będziemy mogli jeszcze dzisiaj zobaczyć Milicz oraz Lubin. Zwycięska drużyna walczy nie tylko, aby zostać najlepszą drużyną Dolnego Śląska w szkołach gimnazjalnych, ale również walczy o awans do zawodów ogólnopolskich, które odbędą się w Kołobrzegu. Podczas pierwszego spotkania drużyna z Kamiennej Góry poskromiła Wałbrzyszan, zapewniając sobie w ten sposób walkę w finale o pierwsze miejsce. Drugi mecz rozegrany został pomiędzy drużyną z Milicza i Lubina. W tym spotkaniu zawodnicy z Lubina ulegli przeciwnikom. Trzeci mecz rozegrany został pomiędzy gimnazjalistami z Wałbrzycha a Lubina. Po bardzo wyrównanej walce lepsza okazała się drużyna z Lubina, która zajęła trzecie miejsce w turnieju. Finałowy mecz o pierwsze miejsce został rozegrany pomiędzy Kamienną Górą a Miliczem.
Gospodarzom w tym spotkaniu zabrakło jednak szczęścia i przegrali w tie-breaku z gośćmi. Drużyna z Kamiennej Góry od wielu lat zdobywa znaczące osiągnięcia, jeżeli chodzi o Mistrzostwa Dolnego Śląska, a to za sprawą trenerów, rodziców, ale przede wszystkim zawodników. Tu działa to wszystko na zasadzie sprzężenia zwrotnego, bo tu duży wkład mają rodzice, którzy w tej chwili dowożą dzieci z naszej Kamiennej Góry do Wałbrzycha, gdzie grają Wiktorii Wałbrzych, bo na chwilę obecnej w Kamiennej Górze młodzież nie ma gdzieś sprawdzić swoich umiejętności. Wiem, że powoli się coś tam reaktywuje, ale zanim dojdziemy do tej drugiej ligi, jak była kiedyś, to na pewno jeszcze trochę czasu minie. W dzisiejszym programie to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Flash. Do widzenia.